Siemaneczko. Cześć. Dobry. Alan i papier toaletowy. Nie wiem, jaki dziś dzień jest. Sobota. Dziewiąty. Dziewiąty, bo zniżki pewnie. Aj, papier. Musiałam mamy wersję burżuazyjną papieru. Dzisiaj, słuchajcie, byliśmy sobie... Pojechaliśmy rano do Hebe, ale stwierdziliśmy, że może byśmy przeszli się jeszcze na targ. Po truskawki, i... nie? Tak, nie mamy tutaj truskawki. Kupiliśmy jeszcze maliny, borówki i kupiliśmy bataty. Kupiliśmy właśnie też kakao, a teraz zmierzamy do Epi, żeby kupić mleko kokosowe, bo pokończyły nam się właśnie składniki do tego najpyszniejszego na świecie kremu czekoladowego, który jest idealny po treningu. W ogóle jest idealny. I może zrobimy przepis? Możemy. Możemy zrobić. Dzisiaj Wam pokażemy, co prawda pokazywałam już na Instagramie, ale dzisiaj pokażemy Wam po kolei, jak to co zrobić. Tak, bo jest bardzo... Oj. Miejsce? Bo jest bardzo proste, bardzo szybkie, a jest mega dobre i muszę Wam powiedzieć, że właśnie dziewczyny, które prowadzę, robiły sobie ten krem, bo oczywiście je zmusiłam, żeby to zrobiły i są tak zachwycone, że w ogóle pozdrawiam. No, no więc lecimy teraz do Epi. Pokażę Wam, jakie mleko kupujemy, bo nie kupujemy tego z na przykład... Najpopularniejsze chyba jest to Alpro, ale to nie jest mleko, tylko to jest napój kokosowy, a nam chodzi o mleko kokosowe. Więc, tak. Kalcium to się dużo dokładnie, pewnie zawartością kokosu. No oczywiście, no przecież napój kokosowy to masz wodę i jakiś tam procent mleka kokosowego. A my mamy 75, to jest chyba przed najdroższa wersja Epi. No, a jest naprawdę bardzo dobra. No. Więc tak. Smakuje dobra. Jak kokos. No. Okej, okay, to lecimy, później Wam pokażemy... Mleko. Dobra, później spróbuję nagrać w Epi. Wiem, że nie można, ale ja i tak spróbuję. A co spróbujesz? Nagrać w Epi. Zamknę cię. Nie zamknę. W kajdanach i się skończy. Nie. Damy radę. A dziś wieczorem na trening. Tak. No to tak. A te? To jest to tanie. Co ma 4%. A to? Droższe jest to, tak? Nie, to jest chyba tańsze. To chyba jest najlepsze, wiesz? Mi się wydaje, że to miało najwięcej. To czekaj, sprawdźmy. Tak, to ma więcej. 85. 75. To może weźmiemy to. To jest 15 takie... za litr, ale nam się popsuje takie. A to? Jak byśmy wzięli? To jest 250, czyli połowa tego, co my weźmiemy. A to jest najdroższe? To jest, a tu 100%? Ale ciekawe co. A ekstrakt 60%. No, a to nie jest mleczka, to nie jest mleko. To będzie gęste. O szósty. No bardzo weźmy to. Nie? Dobra, więc mieliśmy Wam pokazać, jak zrobić ten krem czekoladowy i co będziemy potrzebować. Nie wiem w sumie, czy pokażemy, to jest za dobre. Aha, ale już to pokazywałam na Instagramie. Po co? Chcę zdradzać tajemnicę? To są ugotowane bataty, mleko kokosowe, erytrytol, kakao i WPC. Tu jest akurat smak czekoladowy? A tak, czekoladowy z kakao. Tak, to jest ten z kakao. Tak, więc... Akurat w każdym jest, bo tu jest prawdziwe kakao, czyli zawsze jest droższe, bo tu jest chyba wyższy VAT na kakao. Tak. Siem, to nagrywamy. Dobra, więc najpierw wrzucam bataty. A czasami ci utnę twarz, wiesz, moja droga? Dobrze. Najlepiej je tak... Nie wierzę, że to robię. Właśnie jestem w szoku, bo... Czujcie, jak ja się poświęcam, bo nienawidzę czegoś takiego robić palcami. Ale trzeba to tak zrobić, dlatego że akurat u nas ten mikser lubi się... Znaczy on śmiało. Już... Śmiało! Śmiało! Bardzo, bardzo fajnie. Bum, bum. Dobra, więc tak robimy z każdym batatem. Ja Wam mocną minę, nie dam się. Nie pokażę tego, to naprawdę lubię. Więc teraz bierzemy wagę. Czysty karałek wrócił. Co? Czysty karałek wrócił. Czekaj, bo zoom straciliśmy. Jesteśmy. Dobra. I biorę po prostu, wystawiam mikser na wagę. Szalona jest. Mleko. No i oczywiście dajecie tyle, ile macie w makro. A ktoś ma może 1000 litr? No to nie, no lepiej dać mniej, bo wtedy jest bardziej gęste. A ile my dajemy? Ja akurat dzisiaj daję 50 ml. To jest na jednym porcji. 250 g batatów, 50 ml mleka. Tak, no 52. 52. Erytrytolu rzucam na oko, bo to nie ma kalorii.
To jest też wariat. Dobra. I teraz tak, kakao. Chcę włączyć jeszcze raz, bo inaczej nie umiem. To jest szamotka. Właśnie. Proszę, proszę, tu już łyżeczka była w zestawie. Tak. I jeżeli chodzi o kakao, to daję tak 10-15 gramów. To w ogóle jest... Aha, no tak, bo ja dotykam. Fizyki nie muszę, Łukasz. O, dzisiaj jest 13. 12. 12. I jeszcze białko. I teraz białko jest oczywiście opcjonalną rzeczą. Jeżeli nie chcecie, to nie. Ja na przykład używam, dlatego że to jest mój posiłek potreningowy, ale na przykład jeżeli nie ćwiczyłabym w ten dzień i chciałabym taki posiłek przed snem, no to już tego białka bym nie dawała, po prostu zostawiłabym same węgle z tłuszczami. Ale że to jest przed treningiem, to dodaję jeszcze białka. I daję tak 30, no jedną porcję. Czyli 33. No gdzieś tak. Dobra. Więc wsadzam teraz to wszystko. Nie dajemy wody? Nie. No coś ty. Dobra, i teraz jak to wygląda po czasie? Tada. Bo ja tu mam oczywiście gotowe, które zaraz zabieram na trening. Zaprezentuj konsystencję. No może nie. I teraz jeszcze tutaj zaraz wrzucę truskawki i maliny. I będzie gotowe. Ok, więc mam maliny 40 gramów i na to truskawki. Co z droszczem? Ile mam truskawek? 60. No, czyli 40 gramów, czyli łącznie. No, 100 gramów łącznie. Gotowe. Tańcia jej jedzenie. Aż mam ochotę iść już na trening, żeby to zjeść. Ale jejku, jak to pachnie. Zakładam pokrywkę, dodaję do lodówki i lecimy na trening. YOLO! Jeszcze jedna sprawa. Często dzielę się z wami moją ulubioną muzyką na Snapie, ale jeżeli mnie tam nie śledzicie, a macie Snapa, to zapraszam was tutaj. Ale jeżeli nie macie Snapa i nie chcecie go zakładać, a chcecie znać, jaka jest moja w tym momencie ulubiona muzyka, to już wam pokazuję. Na treningu po prostu ogień. Dobra, teraz parę słów ode mnie, bo dawno nie pokazywałem żadnych ćwiczeń. Ja jestem z natury ektomorfikiem, więc mam ciężko mi o przyrost masy. Łapy od zawsze mam małe. Nie mam tak łatwo jak Marta Doncia, że zrobi jedno ćwiczenie w tygodniu i już 50 w bicu. Prawie. Prawie. Ja niestety dosyć dużo... Je ćwiczę, mam nawet osobną jednostkę treningową, a i tak nie rosną praktycznie. Trochę ostatnio lepiej, ale bez szału, jak widzicie. Pokazuję wam 6 moich ulubionych ćwiczeń. Mam tu na myśli 2 ćwiczenia na triceps, 2 na biceps i 2 na barki. Jeżeli chodzi o biceps, to jest... robię to jedno od razu po drugim, po 5 serii. Osobiście bardzo lubię łączyć ćwiczenia, czyli robię serie łączone. Jeżeli chodzi o biceps, to mam uginanie ramion ze sztangą łamaną oraz łodkowe. Łodkowe tak zawsze przytrzymuję trochę. Marta na mnie trochę mówiła, żebym dłużej trzymał, no to starałbym się pod koniec. Jeżeli chodzi o barki, to unoszenie hantelek w bok. Bokiem, nie wiem, szczerze mówiąc. I unoszenie hantelek do przodu. Jeżeli chodzi o bokiem, no to robię tutaj serię... Dropset. Tak, dziękuję Karełku. Zaczynam od 5 kg, potem 3 kg, 2 kg i dochodzę do obciążenia zwanego Marta. I robię od 10 do 15 powtórzeń na dane obciążenie, czyli czasami wychodzi nawet 50 powtórzeń w serii. Od kiedy Marta mi zdradziła ten drink, to rosną lepiej baryszki. Coś zauważam z boku. Coś tam się rusza. Teraz jestem na redukcji, to zobaczymy niedługo, co to będzie. Może będzie coś widać. Ale miał być na masie, ale wakacje się zbliżają i stwierdził, jednak trzeba jakoś wyglądać. Bo ja się zalewam. Wiecie co, ja mogę jeść dużo, ćwiczyć dobrze i jedyne co mi rośnie to brzuch. Takie życie. Ciężkie życie, jak to morficzka.
teraz noszenie do przodu. Tutaj pamiętamy, żeby na górze przytrzymywać. Trochę dłużej niż ja tutaj robię. Pewnie potem znowu Marta mnie zwróciła uwagę. Już nie pamiętam. Ale ogólnie to już było po trochę po treningu nagrywane, bo wcześniej było dużo ludzi. Tutaj teraz jak widzę, Alan trochę podnosi kapturami, ale na usprawiedliwienie chciałam powiedzieć, że to już właśnie był koniec Alana treningu, więc on już miał skatowane barki, ale w tych takich seriach prawdziwych i prawidłowych to nie robił tego kapturami. Dziękuję, Karełku. Proszę. Za cenną uwagę. No, ale widzisz, że tutaj ciągniesz kapturami. No, troszkę, troszkę. No. Tak, no już były zmęczone pary. No przecież, ale chciałam jeszcze wam pokazać wyciskanie żołnierskie, to no się nie dało. Nie dało się. Nie dało się, nic już się nie dało. No, więc dobry trening. Ostatnie dwa ćwiczenia, czyli triceps, prostowanie ramion na wyciągu górnym. Gdzie jest mój triceps? Tutaj coś się tam rusza, tryka. Tutaj jestem bez pompy w sumie, bo nie zdążyłem tricka poświęcić na tym treningu. Więc tutaj to jest tak dosyć na sucho. I teraz francuskie... Ale pas startowy. Uwaga, uwaga. Samolot A320. Proszę o start. Dobra. Swoją drogą. Wyciskanie francuskie leżąc. Ze sztangą łamaną. Plus... Od razu tu są ten, przenoszenie sztangi za głowę. Spoko, od razu macie rozciągnięcie tricka, też trik od Marty, sprzedała mi to. 5 zł. Ty to się ocenisz słabo. Za piątkę sprzedać ćwiczenie, widzicie? Dajcie 200 i macie wszystkie ćwiczenia. Ja tak robię. Teraz wyglądam jak kiwi. Tutaj moje pićko potreningowe, czyli X-Bulk. Chyba X-Bulk, trochę po polsku tak, czytamy. Tak, X-Bulk. Dobrze. Z KFD, tak? O smaku czekoladowym, jak dobrze pamiętam. Znaczy jeszcze nie jestem pewien co do smaku, czy na pewno czekoladowy, ale na pewno czekoladowo coś. I ten shaker jest dla mnie bardzo spoko, bo to jest pierwszy shaker, z którego się nic nie wylewa. Serio, z każdego z shakera, jaki mieliśmy, to wlało się, jak shakowaliście. Ale z tego różowego mi się też nie wylewa. No właśnie, więc to jest spoko. A ten jest w ogóle, jakbyście byli ciekawi, to ten jest większy tak, od tego różowego. To jest męski. Jest dla karelków. Tak. To jest X-Bulk, to jest węglowodany plus białko. Jakoś 40 gramów białka i 30 gramów węgla jakoś w porcji jest. Czyli spoko coś takiego plus banan na przykład, nie? Jak nie masz możliwości zjedzenia normalnego posiłku. Spoko. Tylko, że jest takie gęstsze, nie wiem, czy każdy to lubi. Bardziej gęste. Bardziej gęste. Ja bym wam pokazała moje jedzenie, ale już zjadłam. Podobnie smakuje trochę do twojego. Nie wiem. Mniej czekoladowo, ale... Dobra, lecimy, bo jest, jak widzicie, noc. Zaraz mamy tramwaj. Ostatnio wracaliśmy do domu o godzinę. Alan i nasze siłownie. Och. Ale w ogóle zobaczcie, że Alana dzisiaj ogoliłam. Alan ogolony. Przeze mnie, gdyby tak, ktoś chciał być ogolony przeze mnie, to proszę się zgłaszać. Tam, z tyłu nie patrzcie, bo z tyłu mi nie wyszło, ale... 200 złotych. Dwie stówki. I jesteście ogoleni idealnie. Przede wszystkim dla kobiet. Co dla kobiet? To golenie na łysą. Dobra, to kończymy tego vloga, ja się nie pokazuję. Czekajcie, ja wam się wiem, gdzie się wam pokażę. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. O, widzicie moją rękę, to ja. To pa. To cześć. To cześć. No hejka.